Witam państwa serdecznie ze sklepu Fotomak przy stacji metra Stokłosy. Dzisiaj będę mówił o książce wydanej przez nasze wydawnictwo, przez Klinikę Języka, o drugim tomie omawianej tu już pracy Ignacego Schippera, Dzieje Handlu Żydowskiego na Ziemiach Polskich. Proszę państwa, pokażę ten drugi tom, pokażę też pierwszy, który, o którym już mówiłem. Jarek się naprawdę nad tym bardzo napracował i to w ogóle świetnie wyszło. Praca jest pomnikowa, niewznawiana bardzo szczegółowa i, i pełna istotnych informacji. Ja dzisiaj, proszę Państwa, chciałem się skupić na, na takim aspekcie, jak odżydzanie handlu, bo tutaj odżydzanie handlu omówione jest szczegółowo. I oczywiście Ignacy Schipper jest przeciwnikiem odżydzania handlu. Natomiast ja czytając rozdział o odżydzaniu handlu i w ogóle te wszystkie Hyper, super, fantastyczne pomysły Polaków na to, by przejąć sektor handlowy, doszedłem do bardzo smutnych wniosków, którymi się za chwilę z Państwem podzielę. No więc, odżydzanie handlu zaczęło się w Polsce. W Polsce, proszę Państwa, zaczęło się odżydzanie handlu po powstaniu styczniowym. To znaczy, Ignacy Hiper wprost mówi, że powstanie styczniowe zjednoczyło Polaków i Żydów, którzy, którzy jednakowoż ucierpieli od, od rosyjskiego zaborcy. Natomiast potem, w miarę jak zaczął się rozwijać kapitalizm i Królestwo Polskie stało się centrum gospodarczym i takim no, wysoko rozwiniętym obszarem w stosunku do innych, innych guberni cesarstwa, te drogi Polaków i Żydów się rozeszły i pojawił się postulat, żeby odżydzić handel i w ogóle go przejąć przez polskie mieszczaństwo. No więc. No więc to jest jakiś ciąg nieporozumień, ponieważ Ignacy Schipper to wyszydza w sposób nieludzki. Niestety proszę Państwa nie sposób się z nim nie zgodzić, dlatego że podkreśla to, że postulat odżydzenia od, od handlu i w ogóle gospodarki wyszedł ze środowisk ziemiańskich. To jest trochę dziwne, dlatego że no jak Państwo wiecie, ja sympatyzuję ze środowiskami ziemieńskimi, natomiast jestem świadom ograniczeń, jakie środowiska ziemieńskie miały. To znaczy, podstawowe ograniczenia, jakie, jakie wszyscy Polacy mieli myśląc o gospodarce, to były takie, że nikt nie rozumiał, jaka jest istotna funkcja i rola produkcji, jaka jest istotna funkcja pośrednictwa. To znaczy, z grubsza to wygląda kilka aspektów luźno rzuconych weter. Pośrednik może nie obnosić się ze swoją zasobnością, natomiast w przypadku producenta to jest raczej niemożliwe, szczególnie producenta żywności. Producent żywności, tak się proszę Państwa porobiło, że inwestuje. Ktoś powie, ale Leopold Kronenberg też inwestował, ale on był producentem, miał fabryki. Natomiast żydowski pośrednik, proszę Państwa, on nie ma kosztów reprezentacyjnych. To widzimy tutaj na przykład. Tak? To jest pan, który nie ma kosztów reprezentacyjnych. Jemu to jest zupełnie niepotrzebne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Polakom i nie tylko Polakom wydawało się, że jak ktoś jest producentem i ponosi koszta reprezentacyjne, to ma władzę realną. Jeżeli posiada majątek, to w swoich dobrach tak oczywiście posiada taką władzę, o ile ta władza nie jest ograniczona przez państwo i rzeczywiście za cara Batiuszki nie była ona specjalnie ograniczona przez państwo. To się dopiero zmieniło w drugiej Rzeczpospolitej odrodzonej w duchu socjalistycznym na przekleństwo i zgubę ziemiaństwa polskiego. I ta władza też jest o tyle ważna i sięga tak daleko, dopóki pośrednicy Żydowscy, którego, z których jednego widzimy tutaj, nie dowiedzą się, jaki jest rzeczywisty zasób tego człowieka, który władzę na, nad produkcją i nad ludem, tę produkcję obsługującym. Sprawuje. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, że tak jest, niech sięgnie po powieść Klemensa już pająki, Tam ten proces pozbawiania majątku naiwnego dziedzica jest opisany w szczegółach i on prawdopodobnie nie ulegał zmianie od czasów starożytnych, biblijnych. No więc, proszę Państwa, w, w, podstawowe złudzenie: władza pośrednika jest ogromna w stosunku. Do tego, jakie możliwości, jeżeli chodzi o władzę i wykonywanie jej, yy, ma producent. A producent to ziemianin, producent żywności. Natomiast pośrednik yy, ma władzę nad pieniądzem. Pośrednik może do swojego przedsiębiorstwa pośredniczącego przyłączyć dowolną ilość producentów. Natomiast producent może swój produkt sprzedać tylko jednemu pośrednikowi. Proszę Państwa, tak są formowane umowy i to nie są żadne żarty. Po prostu jak ktoś ma zakontraktowane zboże albo karpie zestawu, to nie robi tego do trzech y, osobnych przedsiębiorstw, tylko do jednego, tam gdzie mu dają najlepsze warunki. No więc y, 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 mówi się czasem soft power, tak? No to, no, to, no, to, no to ta miękka władza to jest władza pośredników. Więc ona się w pewnym momencie staje twarda bardzo, no bo to pośrednicy dyktują ceny, tak? to pośrednicy jeżeli zmonopolizują rynek, no to mają totalną władzę nad tym rynkiem i mogą na przykład pozbawić podstaw bytu producentów. Mogą tak zrobić. Yy, historia zna ta, takie przypadki, można pozbawić ludzi ziemi, majątków, wydziedziczyć ich, a na ich miejsce postawić kogoś innego albo siebie samego. To nie jest dobre wyjście, o czym wielokrotnie pośrednicy się przekonywali, bo zbyt duża yy, władza pośredników, yy, takich, którzy nie ponoszą kosztów reprezentacyjnych, tylko mają jedno czarne ubranko i drugie od święta, yy, jeżeli zajdzie za daleko, no to kończy się tragicznie, ponieważ władza pośredników, rynkowa władza pośredników napotyka na Sakralną władzę kapłanów i polityczną władzę książąt. A ta nie żartuje. Stąd się biorą pogromy, stąd się biorą wypędzenia, rzezie, palenie listów zastawnych i tego rodzaju historie, o których wszyscy słyszeliśmy z czasów dawniejszych i, i, i nam bliższych. Proszę Państwa. Nie wiem, kto podsunął ziemiaństwu ten pomysł, żeby w taki ani inny sposób zabrać się za likwidację, za odrzydzanie rynku. Powstały domy pośrednictwa. My o, to, o tym nic nie wiemy, ale Ignacy Schipergamy nam to z takim no, sarkazmem wręcz podaje, że powstały w Królestwie Polskim domy pośrednictwa, gdzie spotykali się kupcy i, i, i producenci i odbywał się handel zbożem. W pewnym momencie, ponieważ tak naprawdę wszystko poza domem pośrednictwa było opanowane przez takich jak on, no te domy pośrednictwa straciły rację bytu, były bez sensu, no więc ktoś wpadł na pomysł, a może by do nich Żydów dopuścić. <grywa> no, więc w momencie, kiedy do antyżydowskich domów pośrednictwa dopuszczono handlarzy żydowskich, nawet tych nieładnie pachnących czoskiem i cebulą, no to one straciły sens istnienia, tak? Straciły sens istnienia. No więc proszę Państwa, skąd się. To brało. Ja nie wiem dokładnie z jakich dzieł filozoficznych, z jakiej, przepraszam, propagandy akademickiej, bo to trzeba tak mówić, że to jest... Polacy mają taki niezdrowy zwyczaj, że oni absorbują całkowicie niezwiązaną nie z, z realnym wymiarem spraw propagandę polityczną produkowaną i gospodarczą produkowaną na zachodnich uniwersytetach, uważają, że to wszystko jest prawda i na podstawie znajomości tej propagandy, zwanej też czasem filozofią, budują swoją pozycję w kraju. Tak? I który pan potrafi więcej tych fragmentów z pamięci powiedzieć albo powiązać jednego autora z drugim i coś na ten temat wybełkotać, no tym jest ważniejszy. No ja myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy dzierżyli władzę pośrednictwa na rynku żywności, nie tylko żywności w Polsce, tacy jak ten pan, no, musieli mieć mnóstwo uciechy, słuchając tych wszystkich teoretyków biznesu XIX-wiecznych, którzy nie byli w stanie się od nich uwolnić. Nie byli w stanie się od nich uwolnić. To, proszę Państwa, jest bardzo trudne i nie udaje się bez władzy kapłanów i nie udaje się. Bez władzy książąt. W Cesarstwie Rosyjskim nie mogło się udać, dlatego że książąt nie było, był jeden car, a wszystko, co, co pod carem, myślało tylko o tym, jak tu skorzystać z, z pośrednictwa kupców żydowskich, którzy gwarantowali najlepszą cenę i zawsze mieli przy sobie gotówkę. No więc proszę państwa, żeby żeby rzeczywiście zabrać się za pardon, odrzydzanie rynku, no to należało oprócz tego, że, że oprócz zajmowania się produkcją, zająć się też pośrednictwem. Żeby zająć się pośrednictwem, trzeba było otworzyć bank za granicą. To jest pierwsza sprawa. Andrzej Zamoński, ten, który był uwikłany w powstanie styczniowe, podobne rzeczy robił i za to go spotkała kara straszliwa, bo został w to powstanie wmanewrowany. I a następnie wyrzucony za granicę bez prawa powrotu. To wszystko miało podstawy, proszę państwa, gospodarcze. No więc, żeby skutecznie odrzucić rynek, to trzeba mieć przede wszystkim sprawne przedsiębiorstwo. Andrzej Zamoyski miał przedsiębiorstwo żeglugowe, przypominam, opisywałem to w drugim tomie socjalizmu, czy też sieć folwarków, które produkują bardzo tanią żywność i mają dobre zaplecze technologiczne, a oprócz tego bank w jakimś zagranicznym mieście. Ja nie mówię, że w niemieckim od razu, może być czeskie. I dopiero jeżeli takich spryciarzy jest czterech i oni połączą wysiłki, a do tego jest ksiądz, to można mówić o tym, żeby konkurować z takimi jak ten pan. Dopiero wtedy, nie wcześniej. Natomiast wszelkie teoretyczne pomysły, którzy, które snuli yy, 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 tacy wielbiciele i, yy, i entuzjaści tak zwanego polskiego mieszczaństwa, czyli jakichś biednych dorobkiewiczów, którzy kupili sobie parę lepszych ciuchów i mieli kamienicę w kaliszu i uważali, że są potentatami, nie znając zupełnie jaki jest rzeczywiście potencjał tego pana, bo ten pan zapewne yy, ma grube konta w bankach londyńskich. Pełne, pełne gotowizny, a wygląda tylko tak dziwnie, trochę i śmiesznie. Natomiast, no, proszę Państwa, mieszczaństwo polskie było niestety pewnym nieporozumieniem. I o tym pisze nam Ignacy Schipper. My musimy mieć tego świadomość, bo kiedy sobie powrócimy do lektury Hipolita Milewskiego i jego wspomnień, a szczególnie do jego rozmów z Romanem Dmowskim, to dopiero dojdzie do nas, jak głęboka musi być świadomość gospodarcza, żeby się nie dać wpędzić w pułapkę. Roman Dmowski nie był wybitnym myślicielem, niestety niestety a jego pomysł na odżydzanie gospodarki tak, i stawianie na polskie mieszczaństwo i polskiego chłopa który niczego nie rozumiał tak, i gospodarował na jakimś śmiesznym skrawku gruntu yy, z którego ledwie utrzymywał własną rodzinę było pomysłem co najmniej ekstrawaganckim co najmniej ekstrawaganckim yy, więc yy... Z wyżyn swojej wiedzy, swojego talentu i y, swojej przynależności plemiennej, co tu dużo gadać, Ignacy Schipper, y, trochę z nas drwiąc, <coughs> poucza nas na tę okoliczność. Jak się robi władzę na rynku? No nie tak. No nie tak. Oprócz tego, proszę Państwa, o czym tutaj opowiedziałem. I oprócz tej klęski, która, która, którą spotkało, która spotkała te wszystkie niewczesne pomysły dotyczące przejmowania prostego, tak, w oparciu o nierozpoznaną, ale bardzo prymitywną doktrynę rynku od takich spryciarzy, jak on. No oprócz tego wszystkiego są tu jeszcze inne bardzo ciekawe rzeczy. Ja może przejdę do spisu treści i. Proszę Państwa, drugi tom obejmuje okres od upadku I Rzeczpospolitej ze wszystkimi tego konsekwencjami aż do, czasów, aż do czasów współczesnych Ignacemu Schipperowi, czyli do połowy lat 30 XX wieku. Szczególnie ciekawe rzeczy dotyczą okresu początku XX wieku do wybuchu I wojny światowej i właśnie tego bojkotu żydowskiego, tego sławetnego odżydzania rynku, które zakończyło się klęską. I a jeszcze jest ciekawa rzecz, bo oczywiście jest Wielkie Księstwo Poznańskie, o którym też Ignacy Schipper pisze, no i to jest oczywiście jedyne miejsce, gdzie Polacy są na tyle zwartą grupą i na tyle współpracującą ze sobą, a jeszcze mają tradycje bankowe z czasów Hakaty, że potrafią temu, tej konkurencji żydowskiej sprostać. To jest bardzo ciekawie opisane. Jest rozdział poświęcony działalności żydowskich handlowców w pierwszych latach odrodzonej ojczyzny. No i w dalszych latach funkcjonowanie tego, no, nie do samego końca, no bo Ignacy Siper końca nie widział, a kiedy go zobaczył, no to wiedział, że już Żarty się skończyły i że on, który tak dyskretnie i sympatycznie podrwiwał sobie z nas, że niestety już nikt tych żartów słuchał nie będzie, dlatego że ci, którzy przyszli do Polski w roku 1939, oni mieli dokładną i pełną wiedzę na temat mechanizmów działania pośrednictwa żydowskiego oraz władzy, jaką pośrednicy skupiają w swoich rękach i nie zamierzali z nimi pertraktować, tylko ich po prostu pozabijać. Co też uczynili. I proszę Państwa, o tym mniej więcej jest ta książka. To jest bardzo ciekawe, szczególnie te rozważania, które dotaczają się prawie do końca. I ta straszliwa konstatacja, której autor jeszcze nie zna, a my mamy jej pełną świadomość. Ja proszę Państwa, szczerze Państwa zachęcam do czytania tej książki, bo to jest jedna z najbardziej pouczających lektur, jakie kiedykolwiek wydaliśmy. I ja myślę, że trzeba chyba jakąś osobną dyskusję zaaranżować o tym żydowskim pośrednictwie, na chłodno i na zimno, żeby było bez ekscytacji i, i tradycyjnego płaczu, który tam się zwykle objawia i jakichś takich y, dziwnych uwag, bo y, to, to trzeba poznać, zrozumieć, y, a następnie spróbować y, y, no, y, może sprawdzić w praktyce, jak to było z tym z tymi metodami, czy one i dzisiaj działają? Ja tego nie wiem, bo ja tylko wydaje książki, jeszcze nie pośredniczę w żadnym handlu. Jestem producentem, niepośrednikiem. No, czasem ktoś wezmę z rynku, ale to nie, nie na tyle, żeby uważać się za jakiegoś potentata na rynku książki, yy, aczkolwiek yy, i tacy potentaci wyznania Mojżeszowego byli, o czym, o czym dobrze wiedzieć. Yy, szczególnie na rynku religijnym w pewnym momencie rodzina Konów yy, dzierżyła yy, wręcz monopol druków katolickich i drukarnię w Częstochowie, która <laughs> wypuszczała modlitewniki i święte obrazki. To jest ważne też, bo też o czymś świadczy. Jeszcze raz. Ignacy Schipper, dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, tom drugi, tom pierwszy. Ja jeszcze będę uszczegóławiał poszczególne rozdziały. Myślę, że tę książkę będę omawiał jeszcze kilkakrotnie. Szczerze Państwa zachęcam i do czytania i do dyskusji na ten temat. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Do następnego razu.